Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam przeróżnych wyjątkowych gości i rozmawiamy o zdrowiu, o ekologii i świadomym podejściu do życia. Choć tych tematów jest bardzo wiele, one się nie kończą i ciężko mi jest zazwyczaj podsumować to wszystko w tym intro. Dzisiaj porozmawiamy o świetle i temat rytmu dobowego i tego, jak nasz organizm jest połączony z cyklem słońca, był już u mnie poruszany wielokrotnie. Jest cały odcinek właśnie o rytmie dobowym i o śnie. I dzisiaj rozwijamy ten temat i skupiamy się na świetle, o tym, jakie mamy rodzaje światła i przede wszystkim na zagrożeniach wynikających z tego, że mamy non-stop do czynienia ze światłem niebieskim. I moim dzisiejszym gościem jest Sebastian Kilichowski, czyli założyciel marki iShield, ale też pasjonata i ekspert biohackingu, dietetyki, snu. Jak sami posłuchacie, jest on kopalnią wiedzy naukowej na temat światła i jego wpływu na nasze życie. Także oczywiście dowiemy się, jakie mamy rodzaje światła, co nam daje światło czerwone, co nam daje światło niebieskie. Wyjaśnimy, jakie są konsekwencje tego, że przez cały dzień mamy styczność z ekranami komputera, telewizora czy telefonu i dowiemy się, jak możemy sobie z tym poradzić, jakie triki zastosować, jak chronić nasze oczy, a także jak zadbać o lepszy sen, czyli w jaki sposób dostosować swoją przestrzeń, ale też nieco przestawić, ulepszyć swoją codzienną rutynę, tak aby ta regeneracja, ten sen, który jest tak niesamowicie ważny, po prostu wskoczył na wyższy poziom. Także wspaniały, merytoryczny odcinek. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Cześć Sebastian. Cześć Karolina. Bardzo cieszę się, że udało nam się połączyć i że podejmiemy dzisiaj tak ekscytujący i ważny temat. Porozmawiamy przede wszystkim o świetle. Jesteś ekspertem z tej dziedziny, więc zaczynając od podstaw, powiedz mi, dlaczego światło jest takie ważne w naszym życiu? Bo mam wrażenie, że jak w przypadku wielu spraw, które nas dotyczą, my bierzemy światło za pewnik. Dokładnie. Może zacznijmy od rytmu dobowego, bo żeby przejść do istoty światła, fajnie jest najpierw powiedzieć sobie o rytmie dobowym. Więc tak, czym jest w ogóle ten rytm dobowy? I to mogę porównać do piosenki. Wyobraź sobie, no na pewno masz swoją ulubioną piosenkę, każdy z nas ma, więc wyobraź sobie, że no w twojej ulubionej piosence jest jakiś określony rytm, czyli na przykład wokal dopiero wchodzi w 20 sekundzie, na początku jest gitara, potem wchodzi jakiś bas i ogólnie wszystkie instrumenty mają swój określony harmonogram, co w efekcie daje piękną muzykę, którą tak lubisz słuchać, prawda? No i ta, powiedzmy, piosenka trwa 4 minuty. Natomiast u ludzi rytm dobowy trwa 24 godziny, czyli my jesteśmy synchronizowani z 24-godzinnym rytmem światła i ciemności. I wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, tak jak w piosence instrumenty, tak jak u nas po prostu cała biologia naszego organizmu, wszystko, co się w nas dzieje, to czy jesteśmy pobudzeni, śpiący, czy mamy dużo energii, no wszystko jest synchronizowane z 24-godzinnym rytmem światła i ciemności. I teraz dochodzimy właśnie do kwestii światła, ponieważ światło, jak się okazuje, jest największym dawcą czasu. A co to znaczy, że światło jest dawcą czasu? Tutaj przejdziemy sobie do Nagrody Nobla z 2017 roku za rytmy dobowe, czyli to jest takie przypieczętowanie badań nad rytmami dobowymi, które trwały od setek lat i chodzi po prostu o to w takim dużym, dużym skrócie, że my ludzie postrzegamy czas poprzez to, że patrzymy na zegarek, na telefon, no i widzimy, która jest godzina, tak? Teraz jest 11, patrzę na zegarek, wiem, że jest 11. Natomiast wszystkie komórki w naszym ciele, wszystkie narządy postrzegają czas poprzez to, jakie światło trafi do naszych oczu. I tu się robi ciekawie, ponieważ skoro światło jest informacją, która daje czas całej biologii naszego organizmu, no to fajnie, jakby to światło się zmieniało w ciągu dnia. Fajnie, jakby nie było stałe. Prawda? I tak się okazuje właśnie, że słońce, czyli naturalne światło, ono się zmienia. Inne światło jest jak słońce wschodzi, inne światło jak zachodzi, inne jak jest w zenicie. To po prostu daje informację naszego organizmu, co powinno się dziać w danym momencie.
tak? Czy powinniśmy być najbardziej pobudzeni, czy śpiący? No dosłownie wszystko. A obecnie, niestety, ale ludzie żyją przy stałym świetle przez większość dnia. No bo jakby się tak zastanowić, to co, wstajemy rano, patrzymy na telefon, tak, wyłączamy budzik, przeglądamy Instagram, maile, Facebooki i idziemy do pracy i w pracy siedzimy przed komputerem bardzo często, wracamy do domu, no to jakiś Netflix, telefon, tak, więc sztuczne ekrany są z nami tak naprawdę przez większość dnia, a czasem nawet i nocy. I jak się okazuje, sztuczne ekrany emitują stałe światło, które daje informacje do naszego ciała, że mamy 12 w południe. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, że jesteśmy w domu o 22, 23, chcemy się wyspać, bo jutro jest jakieś mega ważne wydarzenie z życia. No nie wiem, egzamin, jakiś wywiad, podcast, cokolwiek, coś po prostu mega ważnego dla nas. No i zależy nam na tym, żeby się wyspać, zregenerować, żeby rano być po prostu świeżym i wydajnym. Ale nasz organizm myśli, że jest godzina 12 w południe, no bo siedzimy przed telewizorem albo jeszcze przeglądamy telefon, więc nie zacznie wydzielać nam melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za sen, za regenerację. Melatonina to jest taki właśnie rycerz ciemności, który ma przygotować nasz organizm do snu i zregenerować wszystko, co się, że tak powiem, zepsuło w ciągu dnia. Tak? To jest taki cykl światła i ciemności, czyli w ciągu dnia człowiek funkcjonuje, działa, a nocą ma się regenerować. Jeżeli ten mechanizm jest zaburzony, czyli melatonina się nie wydziela albo wydziela się w bardzo małym stopniu, w efekcie czego w nocy się nie regenerujemy albo bardzo słabo się regenerujemy, niektórzy się budzą w nocy, muszą się budzić salwą budzików, żeby w ogóle wstać, no i to nie jest naturalne. To nie jest naturalne, wtedy dochodzi do przesunięcia rytmu dobowego, czyli znowu ta cała nasza biologia, wszystkie operacje w naszym ciele są rozstrojone. I właśnie światło jest największym dawcą czasu, czyli to światło, jakie trafia do naszego oka, ma ogromne, ogromne znaczenie. Bardzo podoba mi się to porównanie do piosenki, bo sama interesuję się rytmem dobowym, zresztą nawet mam też podcast poświęcony temu tematowi, ale wydaje mi się, że właśnie to porównanie może do wielu osób przemówić i powiedziałeś właśnie o tym, że w momencie, kiedy patrzymy w telefon, to nasz organizm myśli, że jest 12 w południe. Ja słyszałam o takim podziale światła na światło czerwone i światło niebieskie. Zakładam, że jest więcej tych barw, ale mówiąc tak bardzo ogólnie, jakby do czego potrzebne nam jest to światło czerwone, a do czego nam jest potrzebne to światło niebieskie i dlaczego, kiedy właśnie zamieniamy to w sposób sztuczny, to dzieją się te rzeczy, o których wspomniałeś przed chwilą. Okazuje się, że słońce daje światło z przedziału od 250 aż do 3000 nanometrów. To jest długość fali, czyli bardzo, bardzo szeroki obszar. Ludzie widzą światło z przedziału 380 do 780 nanometrów, czyli my widzimy właśnie mały wycinek całego światła, jakie emituje słońce. I słońce daje zrównoważoną barwę, czyli w słońcu cały czas jest światło niebieskie, ale jest też dużo czerwonego i podczerwonego. Jest też światło UV w południe, jest światło żółte i tak dalej. Natomiast nas najbardziej teraz interesuje światło niebieskie i czerwone. I światło czerwone ma nas regenerować, ma przygotowywać naszą skórę na nadejście światła UV. Ono ma bardzo, bardzo kompleksową rolę, do tego stopnia, że obecnie jest ponad 4000, jak już nie 5000 badań na temat wykorzystania światła czerwonego i podczerwonego w leczeniu chorób, w regeneracji. Nawet powstały specjalne sauny na podczerwień, żeby regenerować sportowców, żeby leczyć choroby skórne, żeby pomóc. To jest, sorry, ci przerwę, ale to jest chyba taki duży trend. Często o tym słyszę ostatnio, że ta infrared sauna, właśnie ta podczerwona sauna, stała się już powoli, wchodzi też na salony, nie tylko właśnie jako specjalistyczne leczenie, tylko forma wspierania swojego zdrowia na co dzień. Dokładnie, wchodzi już na salony, wchodzi do mainstreamu, ponieważ wcześniej taka sauna na podczerwień była używana głównie w wojsku, żeby regenerować żołnierzy. Oni zrobili dla nich bodajże Thor bed i to jest powiedzmy takie łóżko jak do solarium, tylko ze światłem czerwonym, podczerwonym. I chodzi o to, że światło jest w stanie wnikać w głąb naszej skóry i w zależności od tego, jakie światło,
W zależności od tego, po prostu jakie światło, tym bardziej jest w stanie wnikać w naszą skórę. I okazuje się, że światło czerwone i podczerwone jest w stanie wnikać w naszą skórę między 10 a 30 cm, czyli bardzo, bardzo głęboko. I jest w stanie dotrzeć konkretnie do komórki, a już mówiąc bardzo dokładnie, to do mitochondrium, czyli miejsca, w którym powstaje energia, i przyspieszyć produkcję energii. Czyli no, po prostu jest w stanie napędzić naszą regenerację. I to jest bardzo powszechnie używane podczas regeneracji topowych sportowców, czy przy jakichś urazach, tak? Jeżeli chodzi też o choroby tarczyce, Hashimoto, z którymi bardzo często wiele kobiet obecnie ma problem, to światło niebieskie tutaj będzie działać odwrotnie, czyli ono będzie potęgować stany zapalne, ponieważ światło niebieskie też wnika w głąb skóry, nie do tego stopnia jak światło czerwone, ale jest w stanie dotrzeć do tarczycy i pobudzić produkcję wolnych rodników i nasilić stany zapalne. No i to nie jest za dobre, ponieważ jak wiadomo, praprzyczyną wszystkich dolegliwości, a szczególnie właśnie chorób autoimmunologicznych jak Hashimoto, jest stan zapalny. Więc no, my chcemy ten stan zapalny minimalizować. Natomiast jak przesiadujemy w bardzo dużym stopniu przed sztucznymi ekranami, komputer, telewizor, telefon, ale to nawet nie musi być komputer, telewizor, telefon, to mogą być żarówki białe, LED-owe, tak? I jesteśmy w stanie samym takim sztucznym światłem no, pobudzić, zwiększyć stany zapalne naszego organizmu. I dajemy informację, że cały czas jest ta 12 godzina. Natomiast słońce jest tak skonstruowane, żeby dawać światło niebieskie, ale również światło podczerwone, które minimalizuje szkodliwy efekt światła niebieskiego. Bo światło niebieskie nas pobudza, powoduje u nas tak zwany alertness, tak, czyli takie właśnie pobudzenie, gotowość do działania. No i obecnie no to cały czas jesteśmy tak naprawdę pobudzani, stymulowani, przez co rośnie hormon stresu kortyzol, który jest takim trochę antagonistą melatoniny, czyli te dwa hormony działają przeciwnie. Rano, kiedy się budzimy, kortyzol powinien być naturalnie najwyżej, tak? On ma nas obudzić, sprawić, że wstajemy, mamy energię i działamy sobie, robimy to, co chcemy zrobić danego dnia, i on w ciągu dnia powinien spadać. Aż do wieczora, kiedy to powinien osiągnąć minimum, wtedy melatonina rośnie, pobudza nas do snu, śpimy, regenerujemy się i ten cykl się powinien powtarzać. Natomiast obecnie, w zasadzie no, od czasu wynalezienia żarówki przez Edisona w 1879 roku, zasady gry się delikatnie zmieniły. I ta żarówka Edisona nie była jeszcze taka straszna, ponieważ ona dawała bardzo mało niebieskiego, dużo podczerwieni. Więc to nie było takie złe. Natomiast od czasu, kiedy Unia Europejska zbanowała właśnie żarówki żarowe, to było bodajże w 2009 roku, no to LEDy w około 2012 roku już weszły do mainstreamu i tak naprawdę teraz w każdym domu mamy LEDy. LEDy są w komputerze, w telewizorze, wszędzie, w zabawkach dla dzieci, w komunikacji miejskiej, no wszędzie, w lodówce. W lodówce. Wszędzie. W lodówce, tak. Nawet w lodówce. Więc one są wszędzie, więc jesteśmy narażeni tak naprawdę 24 godziny na dobę na sztuczne światło niebieskie, dlatego warto sobie zdawać sprawę, jakie to ma konsekwencje i jak przed tym się bronić, prawda? Skoro można powiedzieć, że to jest taki problem globalny. Bo ja nie mówię, że sztuczne światło niebieskie jest złe samo w sobie, ale to jest taki miecz obusieczny, tak? To ma swoje plusy, możemy, wiesz, dłużej siedzieć wieczorem, czy no ogólnie bardziej korzystać z życia takiego towarzyskiego, ale z drugiej strony warto też zdawać sobie sprawę z zagrożenia, jakie to niesie, i umieć się właśnie przed tym chronić. I wracając do tego porównania jeszcze odnośnie muzyki, to mogę dać jeszcze jedno porównanie. No, jeżeli właśnie rytm dobowy jest zakłócony i ten harmonogram instrumentów zaburzony, to w efekcie czego nie mamy pięknej muzyki, a jakąś katastrofę. No bo wyobraź sobie, że w jednym momencie wchodzi wokal, gitara, bas, wszystkie instrumenty, tego się nie da słuchać. To jest chaos, a okazuje się, że chaos na poziomie naszych komórek to jest stan zapalny. Więc właśnie zaburzenia rytmu dobowego będą powodować stany zapalne. I też mamy coś takiego jak zegar centralny rytmu dobowego. On jest w jądrze nadskrzyżowaniowym w mózgu i do niego właśnie trafia bezpośrednio informacja przez nasze oczy w postaci światła, tak? Czyli to światło, jakie dociera do naszych oczu, ma kluczowe znaczenie, bo ono idzie właśnie do jądra skrzyżowaniowego, który jest takim CEO
firmy pod tytułem Ja. Dokładnie. I jądro nadskrzyżowaniowe potem wydaje polecenia menadżerom czy jakimś oddziałom, które mogę porównać do narządów. Na przykład do trzustki, żeby wydzielała insulinę, kiedy jemy węglowodany, tak? I ten timing wydzielania insuliny jest dosyć istotny, żeby upakować cukier do komórek. Jeżeli ten timing jest zaburzony poprzez złą komunikację CEO właśnie z menadżerem, no to może się okazać, że w dłuższej perspektywie czasu może dojść na przykład do insulinooporności poprzez zakłócone mechanizmy rytmu dobowego. Już samo badania pokazują, że samo światło niebieskie jest w stanie podnieść poziom cukru czy poziom insuliny nawet, tak o, bez jedzenia, więc to jest niesamowite. Znaczy, fajnie też, że powiedziałeś, że światło niebieskie nie jest z założenia złe, że to chodzi o jego ilość i o to, że w proporcji ze światłem czerwonym jest go za dużo w naszym życiu, ale słońce samo też produkuje to światło i właśnie w tym momencie górowania jest go dużo i ono jest nam potrzebne właśnie, żeby nas pobudzić, ale powtarzając to jeszcze raz, jest go po prostu za dużo w naszym życiu. I cofnijmy się o jeden krok do światła czerwonego jeszcze przez moment. Naturalne źródło światła czerwonego znajdziemy kiedy? Czy to będzie właśnie ten wschód, zachód słońca? Bo chyba wydaje mi się, że zanim przejdziemy do różnego rodzaju trików, które możemy wprowadzać do naszego życia, fajnie byłoby czerpać jak najwięcej jednak z tych naturalnych zasobów. Tak, światło czerwone i podczerwone jest ogólnie przez cały dzień. I około 42% światła, jakie daje słońce, to jest podczerwień. Natomiast wschód i zachód słońca to są szczególnie kluczowe pory, na które warto zwrócić uwagę. Z tego powodu, że podczas wschodu i zachodu słońca nie mamy w ogóle UV. Nie mamy światła nadfioletowego i fioletowego, czyli UV. Co za tym idzie, jesteśmy w stanie się najlepiej regenerować o tych porach. Bo jak się okazuje, mamy coś takiego jak fotoreceptory. One są w naszych oczach, one są na naszej skórze, odkryto je nawet w naczyniach krwionośnych i w tkance tłuszczowej, co w ogóle jest takim mindfuckiem, że tak powiem, ponieważ okazuje się, że światło jest w stanie poniekąd kontrolować to, jak zachowuje się nasza tkanka tłuszczowa. Ale to już jest osobny temat, Natomiast światło czerwone i podczerwone właśnie podczas wschodu i zachodu słońca, można powiedzieć, że jest dla nas ukojeniem i regeneruje nasze fotoreceptory. I dla przykładu, podam konkretny przykład. Mamy receptor światła melanopsyna. To jest taki receptor, który mamy w oczach, właśnie na skórze. I ten receptor jest odpowiedzialny za wytwarzanie dopaminy, czyli hormonu odpowiedzialnego za chęć do działania, za motywację, za to, że chcemy po prostu, chce nam się. Jest również odpowiedzialny za wytwarzanie serotoniny, jest również odpowiedzialny za wytwarzanie przede wszystkim melatoniny, czyli właśnie tego hormonu odpowiedzialnego za sen, bo melatonina wytwarza się w ciągu dnia, natomiast ona się wydziela wieczorem i nocą i to jest dosyć istotne, bo jeżeli my nawet nie wystawiamy się na naturalne światło w ciągu dnia, tylko siedzimy w zamkniętym pomieszczeniu, no to zmniejszamy naturalny potencjał naszego ciała do regeneracji, bo ta melatonina nie wytworzy się w takiej ilości, w jakiej powinna się wytworzyć. I okazuje się, że te receptory właśnie światła niebieskiego i ogólnie światło melanopsyna jest mega wrażliwa na UV i na światło niebieskie. Natomiast światło UV, powiedzmy, że zatrzymuje regenerację melanopsyny, bo ona wtedy ma działać. Ona jest stworzona do tego, żeby ze światła UV robić właśnie różne hormony typu dopamina czy melatonina. Więc ona swoją pracę, swoją dniówkę zaczyna, kiedy pojawia się UV. A kiedy nie ma UV, to ona się regeneruje, ona odpoczywa. Więc dlatego właśnie jest to mega dla nas kluczowe, żeby wystawiać się na wschód i zachód słońca, bo regenerujemy nasze fotoreceptory, regenerujemy naszą skórę również i to jest nasze takie, powiedzmy, taka lecznicza pora dnia, jeżeli mogę to tak nazwać. To w takim razie, przechodząc już do tego światła niebieskiego, w jaki sposób my naturalnie możemy się przed nim chronić, wykorzystywać jego potencjał maksymalnie, ale jednocześnie ograniczać te szkodliwe konsekwencje. Okej, więc tak, żeby wykorzystać jego potencjał, warto jak najszybciej po prostu wyjść z domu. Kiedy wstajemy, to zamiast porobić coś w domu, nie wiem, coś na komputerze, na telefonie, to warto wyjść na spacer.
pies jest super takim przyjacielem człowieka, który nas motywuje do tych porannych spacerów, chociaż nie zawsze nam się chce, ale to wychodzi nam na duży plus. Więc warto wyjść na spacer, chociaż 15, 20, pół godziny spędzić na zewnątrz i warto też nie mieć wtedy okularów na sobie ani soczewek, bo one blokują pewne spektrum światła, więc warto po prostu nawet sobie na ławce siąść i, że tak powiem, skorzystać z tego porannego słońca. Wtedy będziemy trochę pobudzeni, ale to dobrze, bo taki jest właśnie cel tego spaceru. Wtedy możemy już wejść sobie do domu. Więc to jest taka pora, kiedy warto skorzystać ze światła. Według badań, z tego co pamiętam, około 15 minut wystarczy, żeby już ustawić nasz rytm dobowy. Tak, więc 15 minut takiego spacerku będzie ok. No i jeżeli chodzi o ochronę przed tym światłem niebieskim, no to niestety, ale obecnie w miastach nie uświadczymy wieczorem nieba pełnego gwiazd, ponieważ jest już takie zanieczyszczenie światłem niebieskim, już taki termin nawet funkcjonuje, że w miastach ciężko jest zobaczyć nocą gwiazdy, bo tego światła jest tak dużo w nocy. Latarnie uliczne, różne budynki oświetlone, neony, to wszystko powoduje, że to światło niebieskie jest wszędzie, tak? Więc wieczorem dobrze jest się chronić przed sztucznym światłem niebieskim. No wiadomo, że naturalnie mogłabyś na przykład, wiesz, wyjechać do lasu i żyć w ziemiance, ale no, w XXI wieku to jest nierealne. Myślę, że nikt albo mało kto może sobie na coś takiego pozwolić, więc warto korzystać na przykład z takich rzeczy jak okulary blokujące światło niebieskie, żeby ograniczyć kontakt światła niebieskiego do naszych oczu no przed snem, na 4 godziny przed snem, bo mniej więcej tyle czasu zajmuje naszemu CEO, czyli nasze jądro naskrzyżowaniowe musi mniej więcej mieć 4 godziny przerwy od światła niebieskiego, żeby zacząć wytwarzać melatoninę i wtedy właśnie się regenerujemy, lepiej śpimy i dużo lepiej jest wstać rano. Tak samo jak w przypadku sauny, to w świecie zdrowia i wellnessu dużo mówi się o takich okularach. Ty je produkujesz, więc najlepiej wiesz, jak one działają i dlaczego są skuteczne. Powiedz mi, czy ty uważasz lub czy badania pokazują, że takie okulary należy zakładać niezależnie od tego, czy wystawiamy się bezpośrednio na światło od naszego komputera czy telefonu? Jakby profilaktycznie w mieście wieczorem zawsze warto je założyć? Przy założeniu, że jest jakieś sztuczne źródło światła w naszym domu, to tak. Okay. Natomiast jeżeli nie ma, to nie ma sensu tak naprawdę. Ale pod słowem sztuczne źródło światła mam na myśli nie tylko telefon, telewizor, komputer, ale również właśnie oświetlenie. Badania pokazują, że coś tak niewinnego jak lampka nocna w sypialni potrafi opóźnić wydzielanie melatoniny nawet o 71%. Więc 71% potencjału naszego ciała do regeneracji, no nie ma go, tak? Więc warto zwrócić na to uwagę. I wiesz co, to co mnie ciekawi, bo mam takie okulary, zresztą nawet mogę je założyć na chwilę, bo myślę, że to wygląda bardzo interesująco. Czy noszenie na przykład tych okularów w ciągu dnia ma jakikolwiek sens? Bo mamy coś takiego, że ludzie mają tendencję do nadużyć i wydaje nam się, ok, teraz będziemy hakować to światło przez cały dzień i będziemy nosić już od rana. Jakby, czy to jest złe, prawda? To jest złe, ja nie polecam z tego względu, że potem idziemy w drugą stronę. Zakłócamy nasz rytm dobowy przez noszenie, blokowanie 100% światła niebieskiego. Bo światło niebieskie jest nam potrzebne w ciągu dnia, ale nie w takiej ilości, w jakiej emitują je sztuczne ekrany. Więc te okulary pomarańczowe, Night Shieldy, używamy tylko na 4 godziny przed snem. I tylko to jest, i wyłącznie. To jest mega ciekawe, bo powiem Ci, że w momencie, w którym założyłam je przed chwilą, od razu... Nie wiem, początek mi się zakręciło w głowie. To było bardzo, bardzo dziwne doświadczenie. Natomiast to, co chciałabym Ci powiedzieć, jeśli chodzi o moje doświadczenia właśnie z noszenia ich wieczorem, to tak jak powiedziałeś, ekrany mają na celu pobudzenie nas i pewnie wiele osób, które pracuje czy tam ogląda coś wieczorem na komputerze, czy po prostu, nie wiem, sobie rozmawia z kimś przez laptopa, bo wydaje mi się, że też
mnie przynajmniej komputer z bliska zdecydowanie bardziej męczy niż telefon, choć może to być złudzenie. Natomiast założyłam te okulary, kiedy musiałam popracować na komputerze i po raz pierwszy poczułam się senna przy używaniu laptopa. Jakby to było dla mnie bardzo rewolucyjne, bo wielokrotnie miałam tak, że rzeczywiście czułam się zmęczona, bolały mnie oczy, już myślałam sobie, och, już nie mogę, już naprawdę chcę go zamknąć, ale to była bardziej taka irytacja. A ja nosząc okulary miałam wrażenie, że zaczynam autentycznie się wyciszać i przysypiać. Więc to chyba znaczy, że działa. Działa, działa. Właśnie to jest, są ekstra... bardzo lubię słuchać wrażeń ludzi, którzy testowali okulary. Właśnie na naszym Facebooku też można sobie poczytać opinie. I to jest niesamowite, że to działa już po jednym, dwóch, trzech nocach, trzech wieczorach. To jest taki szybki efekt. Po prostu to działa w taki sposób, że okulary blokujące światło niebieskie, te pomarańczowe night shieldy, ucinają 100% światła niebieskiego i większość zielonego. W efekcie czego nasz organizm myśli, że siedzimy przy ogniu, do którego został już przyzwyczajony przez miliony lat ewolucji. I to jest super. To jest super, bo właśnie wyciszamy się, nasz organizm odpoczywa, już nie czuje, nie ma załączonego systemu walcz i uciekaj, bo właśnie światło niebieskie podbija kortyzol i jesteśmy w takim stanie walcz i uciekaj, ciągle spięci i przestymulowani, tacy wiesz, czujesz, że zaraz może nadejść jakieś zagrożenie. Wtedy jest po prostu luz, organizm może się wyciszyć, zregenerować i przygotować do snu. Mówiłaś o żarówkach. W takim razie, czy są jakieś sposoby, żeby ulepszyć nasz dom, nasze mieszkanie, żeby było ono mniej generujące to światło niebieskie i na przykład nie wymagało noszenia okularów zawsze? Jesteśmy w stanie to zrobić. Przede wszystkim pozbyłbym się białych LEDów, bo one są zdecydowanie najgorsze. One mają ogromny pik światła niebieskiego, a praktycznie w ogóle nie mają podczerwieni. Mogę Ci podesłać wykresy, jak to wygląda, to może umieścisz po prostu w notatkach, bo to też fajnie, żeby ludzie zobaczyli naocznie. Więc białych LEDów bym się kompletnie pozbył. Fajne są te stare żarówki, czyli żarówki żarowe. One są dużo, dużo lepsze, czyli te edisonowskie. One są dużo lepsze, jeszcze są do kupienia, więc te żarówki mógłbym polecić. One nie są idealne, ale na pewno są 100 razy lepsze niż takie właśnie białe LEDy. Odnośnie takiego zdrowego oświetlenia, to my właśnie pracujemy nad tym, żeby wprowadzić takie właśnie żarówki w zgodzie z rytmem dobowym, które no, będą po prostu uspokajać nas wieczorem, tak? I taki jest tego efekt. Natomiast obecnie mógłbym polecić właśnie żarówki żarowe, ewentualnie taką żarówkę promiennik podczerwieni, żeby sobie jeden dorzucić, żeby wzbogacić światło podczerwień w naszym mieszkaniu. Natomiast te żarówki żarowe będą w miarę okej opcją. Ja mogę od siebie polecić moje nowe odkrycie, czyli lampę solną, która też daje taki efekt trochę właśnie płomienia, można powiedzieć, tylko że jest tego światła nieco więcej niż w przypadku świeczki, aczkolwiek świeczki też są moim zdaniem bardzo dobrym sposobem, żeby coś widzieć, ale jednocześnie, żeby nas to światło jakoś specjalnie nie raziło. I mam do Ciebie pytanie od mojej przyjaciółki, która zakupiła sobie takie urządzenie, które właśnie przypomina słońce. Jest to budzik świetlny, że on zaczyna rozjaśniać odpowiednio wcześnie nasz pokój i właśnie emituje te kolory na początku podczerwone i potem w momencie obudzenia ono już jest nieco jaśniejsze. Słyszałeś może o tym? Czy to jest właśnie podobna rzecz, którą Wy chcecie teraz iść jako firma? Wiesz co, jeżeli chodzi o taki budzik świetlny, to trzeba byłoby się przyjrzeć dokładnie, jakie spektrum światła daje ten budzik świetlny. Bo często spotkałem się z tym, że właśnie takie albo lampy do fototerapii, albo właśnie budziki poranne, one emitują bardzo dużo światła niebieskiego, takiego białego światła. I często jest tak, że ono no nie jest najlepszym wyjściem rano. Więc tutaj ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym po prostu zobaczyć konkretny produkt i najlepiej jeszcze, gdyby producent podawał wykres, czyli jakie światło daje, jak to światło się zmienia. No wtedy konkretnie będziemy w stanie powiedzieć, czy to jest ok, czy nie jest ok. Natomiast koncepcja jest całkiem spoko i
gdyby istniało takie właśnie urządzenie, które odwzorowuje światło, słońce i jeszcze jest połączone z naszą szerokością geograficzną, to też jest ważne, no to to byłaby petarda. Z tego co wiem, takie coś nie istnieje, ale mogę się mylić, więc chętnie zobaczę ten budzik świetlny. Skoro jesteśmy przy budzikach, to myślę, że warto poruszyć temat snu. I to też jest kwestia poniekąd kontrowersyjna, bo tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, oboje interesujemy się tym tematem i ja też mam na przykład taki komfort w swoim życiu, że rzeczywiście mogę decydować o tym, o której godzinie wstaję. Staram się dostosować swój rytm dobowy w taki sposób do mojego życia, a raczej siebie do świata, żeby to było jak najbardziej dla mnie zdrowe i żeby się w pełni regenerować. Jednak faktem jest, że znaczna większość społeczeństwa no nie do końca może tutaj sobie projektować każdy dzień w taki sposób, no i musi dostosowywać się na przykład do tego, że musi wstać o jakiejś konkretnej porze. Ja osobiście jestem zwolenniczką budzenia się bez budzika i właśnie dostrajania się do jakiegoś konkretnego rytmu, ale też jest to trudne, szczególnie w przypadku osób, które na przykład pracują na zmiany i potem odsypiają i ten rytm dobowy zupełnie rozregulowują. Więc co ty poradziłbyś osobie, która chciałaby zadbać o swój sen, wiedząc, że ma ograniczone zasoby, ale żeby jak najlepiej wykorzystać właśnie te kilka godzin w ciągu nocy na regenerację? Mówimy teraz o osobie, która pracuje na ranki. Tak, bo myślę, że jednak większość osób musi wstawać rano, powiedzmy o tej 6, 7. Oczywiście są osoby, które wstają jeszcze wcześniej. Okej, więc tak. Dla takiej osoby polecałbym przede wszystkim po obudzeniu wystawić się na naturalne światło. Czyli wyjść na ten spacer 15-20 minut, pół godziny, nawet jeżeli wiązałoby się to z tym, żeby wstać wcześniej, żeby ustawić budzik wcześniej. Bo to światło ustawi rytm dobowy i spowoduje, że właśnie CEO, jądro naskrzyżowaniowe, zacznie przekazywać konkretne informacje do narządów, do tkanek. Śniadanie zjedzone po takim spacerze też dużo lepiej będzie metabolizowane, trawione. Więc to będzie bardzo fajny nawyk, który warto jest wprowadzić. Kolejna rzecz jest taka, żeby przynajmniej na godzinę przed snem ograniczyć stosowanie elektroniki. Czyli zamiast tego telewizora poczytać książkę. To już bardzo dużo da. A jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na to, żeby wieczorem nie korzystać na te 2-3 godziny przed snem w ogóle z elektroniki, no to polecam okulary blokujące światło niebieskie. Bo dzięki temu będziemy mogli w miarę normalnie funkcjonować wieczorem, blokując przy tym światło niebieskie, no i w efekcie czego nasz sen będzie dużo, dużo lepszy. Będziemy się bardziej wysypiać, ponieważ jak tutaj już nawiązujemy do snu, no to takie dwie fazy są bardzo dla nas ważne w kontekście snu, czyli faza głęboka, deep sleep, oraz faza REM. W fazie deep sleep następuje taka kompleksowa regeneracja naszego organizmu, przede wszystkim mózgu i układu nerwowego, więc bardzo nam zależy na tym, żeby faza głęboka była jak najdłuższa i światło niebieskie niestety jest w stanie bardzo ją ograniczyć do tego stopnia. Ja właśnie mam taki pierścień do mierzenia snu Oura Ring, on jest dosyć skuteczny w kontekście mierzenia snu i robiłem testy dzień, kiedy nie nosiłem okularów, a też bardzo dużo przed komputerem pracuję. Mój deep sleep wynosił 8 minut. To jest mega, mega mało. Natomiast w dzień, kiedy nosiłem okulary, ten deep sleep już była godzinę 7, więc praktycznie godzina dodatkowa deep sleepu. Też mogę w sumie przesłać te wykresy, jak będziesz chciała, możesz umieścić, jak to wygląda. Jasne. Więc to jest, no to jest duża przewaga. Duża przewaga nad tym, bo tego nie odczujemy, tych korzyści w przeciągu, nie wiem, paru dni. W sensie po noszeniu okularów czujesz już od razu po jednym dniu, dwóch, trzech efekt, super, ale jakby te korzyści długoterminowe każdej większej regeneracji każdej nocy, one przyjdą dopiero za jakiś czas. Po prostu dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie w czasie odwlec jakąś chorobę, no bądź coś nieprzyjemnego, co nas może spotkać. Moglibyśmy tutaj wejść dalej w temat jeszcze mitochondriów, bo to ma związek właśnie z naprawianiem naszego organizmu, ale to może na inny podcast. Natomiast wracając jeszcze do fazy REM. W fazie REM następuje konsolidacja wspomnień i zapamiętywanie i nauka.
Więc jeżeli ktoś ma na przykład taką pracę, że musi się nauczyć czegoś nowego, musi przyswoić jakąś wiedzę szybko, jeżeli jego sen jest słaby i faza REM jest dosyć mała, no to przyjdzie mu to dużo, dużo trudniej niż osobie, która dobrze się wyśpi i dobrze zregeneruje. Więc no to jest klucz tak naprawdę. Żeby to wybrzmiało, słuchaj, co dzieje się z naszym organizmem, kiedy my po przebudzeniu, nawet jeżeli obudzi nas naturalne światło, od razu bierzemy telefon? No to nasz organizm pomija parę godzin i od razu ma 12 w południe. I co się dzieje? No następuje chaos. Nagle wstajemy o 6 i mamy 12 w południe, rytm dobowy jest zakłócony, a jak pokazują też badania, okno wydzielania hormonów, wielu hormonów, mamy między godziną 6 a 10 rano. Więc jeżeli ktoś ma jakieś już problemy zdrowotne, typu insulinoporność, Hashimoto, nadciśnienie, cokolwiek, i on budzi się o 12 w południe, tak, przez stymulację światłem niebieskim, no to jego okno wydzielania hormonów będzie dosyć słabe, tak? I może to przynieść niestety negatywne skutki w tym kontekście. Także warto właśnie po wstaniu nie sięgać po telefon, tylko chociażby otworzyć okno czy wyjść na ten spacer. I to robi niesamowitą robotę. To robi niesamowitą robotę. W ogóle też mam wrażenie, że zresztą sama tak robiłam, kiedy budziłam się w nocy, sprawdzałam godzinę na telefonie i to momentalnie mnie całkowicie wybudzało. No i działo się to, co przed chwilą opisałeś, więc ja od siebie mogę naprawdę polecić. Po pierwsze, to ja zawsze wrzucam sobie tryb samolotowy i też kilka godzin przed snem już mi się włącza ten tryb wieczorny, tak, gdzie rzeczywiście ten ekran staje się pomarańczowy i on jest mniej szkodliwy dla nas. Ale zostawiam od jakiegoś czasu, już od ładnych paru miesięcy, w ogóle telefon w innym pokoju, żeby mnie po prostu nie kusiło chwycenie po niego, żeby coś sprawdzić, czy żeby nawet sprawdzić godzinę. I tak samo jest nawet, jeżeli wstajemy w nocy i na przykład idziemy do łazienki, choć wierzę w to, że nosząc okulary, to w ogóle nie będę nigdy wstawała w nocy. Natomiast jeżeli już ten sen jest przerwany, wstajemy, wychodzimy z sypialni, to na przykład z tego, co słyszałam, nawet włączenie światła w łazience może już siać spustoszenie, więc warto chyba, znaczy nie wiem, czy warto w ogóle przebudować swój dom i stworzyć taki mega przyjazny rytmowi dobowemu dom ze światłem podczerwonym i jakimiś takimi podłogowymi żarówkami pomarańczowymi, ale na pewno warto po prostu tego światła nie zapalać, prawda? Dokładnie. I powiem Ci, że fajną kwestię poruszyłaś. Myślę, że to będzie nowy trend w budownictwie. Jeżeli światło niebieskie wejdzie gdzieś tam do mainstreamu, a już powoli wchodzi, to myślę, że będą jakieś takie właśnie deweloperzy, którzy będą budowali zdrowe osiedla. Myślę, że to przyjdzie do nas. Natomiast co do tego snu i budzenia się w nocy, to jest świetny przykład rozregulowanego rytmu dobowego. Z tego względu, że nasz pęcherz też jest kontrolowany przez rytm dobowy, a naturalnie powinno to działać tak, że aktywność właśnie naszego pęcherza w nocy jest praktycznie minimalna, więc nie chce nam się iść do toalety w nocy, naturalnie. Natomiast jeżeli rytm dobowy jest zaburzony, to ten mechanizm nie działa i budzi nas właśnie pęcherz, że musimy iść się wysikać, musimy po prostu. I to jest super, super przykład tego, że mamy problem z rytmem dobowym. I już wielokrotnie właśnie klienci, którzy kupili okulary, mówili, że już nie budzą się w nocy. Więc to jest ekstra i to jest coś takiego po prostu wow. Efekt taki natychmiastowy. Czekam na to w swoim życiu, natomiast na przykład też wydaje mi się, że dużym czynnikiem jest to, że w naszych sypialniach jest za jasno. I na przykład dzisiaj tak było, że w nocy obudził mnie księżyc w pełni, który po prostu był niczym żarówka, ale akurat uważam, że to światło nie jest aż tak szkodliwe, to księżycowe. Z tym, że przez to właśnie, tak jak powiedziałeś, że w miastach jest za jasno z założenia, to ja mam na przykład białe zasłony, w związku z tym nigdy nie mam takiej pełnej ciemności u siebie w sypialni i tak oceniam, że to może być powód, dla którego ja się po prostu w nocy wybudzam i nie mam tej pełnej regeneracji, więc myślę, że warto zadbać o to, żeby jednak mieć dobrej jakości zasłony. To zdecydowanie. Z tego względu, że właśnie w skórze również są receptory światła. Oko jest najważniejsze, bez dwóch zdań, natomiast skóra też jest istotna i w nocy fajnie, jak panuje absolutna ciemność.
wtedy dużo lepiej śpimy, dużo lepiej śpimy. Więc fajnie, jak sypialnia jest zaciemniona, fajnie, jak jest w miarę chłodno w sypialni, między koło 18 stopni, to jest super temperatura. Właśnie super, że telefon dajesz do innego pokoju też, żeby tak psychicznie nie kusiło sięgnięcie po telefon. No i ogólnie jestem fanem traktowania sypialni jako takiego sanktuarium. To ma być miejsce do wypoczynku, do relaksu, a nie do pracy. I no i powinno być takim naszym miejscem, w którym odpoczywamy. No i fajnie, jak jest zaciemnione przede wszystkim, bo to światło, które pada na skórę, też daje niestety negatywny efekt. Bardzo często ludzie mają jakiś sprzęt elektroniczny w sypialni, który ma diody, białe diody, niebieskie diody, i one również świecą w nocy i one też są w stanie zaburzyć nasz rytm dobowy. Dlatego jestem fanem na przykład opaski na oczy, jeżeli śpimy nie u siebie. Jestem fanem właśnie okularów blokujących światło niebieskie i przede wszystkim zaciemniony pokój, bo to ma duży, duży wpływ. Dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że jest zimno w sypialni, to jest coś, co ja uwielbiam i powiem Ci, że nawet mam coś takiego, że kiedy jest za ciepło, to ja mam koszmary i po prostu jakość snu jest tragiczna, więc też jestem fanką, żeby zawsze było nam trochę chłodno. I sama popełniłam ten błąd w kontekście nietraktowania właśnie sypialni jak swojego sanktuarium, gdzie będąc na studiach po prostu żyłam w moim pokoju. W związku z tym strasznie ciężko mi się zasypiało i w ogóle miałam średni nastrój, bo nigdy nie czułam takiej atmosfery właśnie wypoczynku, regeneracji, a w tym momencie całkowicie wyniosłam się właśnie z tego pokoju na dzień i na czas pracy i w momencie, kiedy wchodzimy do sypialni, jedyne, z czym nam się ona kojarzy, to jest właśnie odpoczynek, książka, marzenia i po prostu tak powinno być i nadal uważam, że sen jest za mało podkreślany i jego waga jest za mało podkreślana w dzisiejszym świecie. Nadal trochę gloryfikujemy to, że jesteśmy niewyspani na piątej kawie i po prostu zapracowani, zamiast spojrzeć na sen jako na inwestycję po prostu w nasze długie i zdrowe życie. Dokładnie. Nawet czytałem wczoraj książkę, w której odnośnie sportu i sportowców, że Roger Federer, na pewno każdy kojarzy tenisistę, sypia 9 godzin, więc sportowcy o tym wiedzą. Nawet drużyna najlepsza w baseball, New Yankees, kiedy leci na mecz do innej strefy czasowej, to ma oficjalne zalecenia od trenera, żeby używać okularów blokujących światło niebieskie, serio, tam tak jest napisane, w samolocie, żeby zminimalizować jetlaga i żeby po prostu rano następnego dnia już mieć lepszy performance. Tak, naprawdę odsyłam też wszystkich słuchaczy właśnie do odcinka o rytmie dobowym, bo tam dużo mówimy o tym, jak straszne jest pracowanie na zmiany, co jest bardzo podobne, jeśli chodzi o reakcję naszego organizmu do zmiany stref czasowych. I tak jak uwielbiam podróżować, tak zawsze, kiedy myślę o tym, że znowu robię to swojemu organizmowi, to jest mi naprawdę smutno, bo nasze ciała po prostu nie są do tego przyzwyczajone. I cieszę się, że mimo wszystko w tym XXI wieku są sposoby na to, żeby w jakiś sposób niwelować te zmiany. Więc na koniec powiedz, gdzie można kupić okulary i też chciałam Ci dopytać, widziałam u Was na stronie, że macie też okulary, w cudzysłowie białe, tak? Czyli nie te blokujące w pełni światło niebieskie, więc powiedz, od czego są te drugie okulary i właśnie gdzie można dostać taki sprzęt. Więc okulary blokujące światło niebieskie można dostać na stronie internetowej www.ishield.pl. Tam mamy sklep. Zapraszam też na naszego Facebooka iShield na Facebooku. Tam różne ciekawe artykuły piszę. Jest też darmowy e-book do pobrania odnośnie światła, przepraszam, w podpiętym poście. Jeżeli chodzi o wersję okularów, tak? Jak słusznie zauważyłaś, są dwie wersje. Pomarańczowe Night Shield, one blokują 100% światła niebieskiego i większość zielonego. I ich używamy na 4 godziny przed snem. One blokują pełne światło niebieskie, więc po prostu wyciszamy się. Efekt jest taki, jakbyśmy siedzieli przy ogniu. Dużo lepiej śpimy, zasypiamy, budzimy się bez budzika. Natomiast te okulary przezroczystawe, które mam teraz na sobie, to są Day Shield, czyli okulary do stosowania w ciągu dnia w zamkniętym pomieszczeniu. Z tego względu, że jak wyślę Ci właśnie te wykresy LEDów, to
tam światła niebieskiego jest czterokrotnie więcej niż czerwonego w stosunku do słońca. Więc czterokrotnie więcej światła niebieskiego, powiedzmy, stosunku światła niebieskiego do czerwonego jest w LEDach, w komputerach, w telefonach, w telewizorach i tak dalej, niż daje słońce. Więc w ciągu dnia my chcemy zmniejszać to światło niebieskie. Nie chcemy go obcinać i blokować w 100%, bo wtedy efekt byłby taki, żebyśmy usnęli w pracy, a tego nie chcemy na pewno. Tym bardziej jak ktoś jest kierowcą. Więc w ciągu dnia fajnie jest obcinać około 40% do światło niebieskie, co właśnie robią day shieldy. Ich używamy właśnie w ciągu dnia podczas pracy na komputerze, ogólnie w zamkniętym pomieszczeniu, w szkole. Jeżeli jesteśmy dziećmi, no to są super okulary do szkoły, ponieważ w ciągu dnia, jeżeli ten kortyzol, jeżeli światła niebieskiego jest za dużo, to rośnie hormon stresu kortyzol i on nas tak ciągle pobudza, ciągle stymuluje. Efekt jest taki, że oczy nas bolą, jesteśmy tacy przestymulowani, jakbyśmy dniówkę w kopalni zrobili, więc fajnie jest właśnie obcinać to światło niebieskie w ciągu dnia. Mam pytanie dodatkowe, tutaj jako użytkowniczka. Czy jeżeli mamy długi letni dzień, kładziemy się spać o godzinie 11, ale słońce zachodzi dopiero o 21.30, czy zakładamy okulary dopiero po zmroku? Na 4 godziny te nocne? Przed snem. Okay, czyli nocne, nawet na 4 godziny jeszcze, przed snem. Czyli nawet jeżeli jeszcze jest jasno w mieszkaniu i jesteśmy przed komputerem, to mimo wszystko je zakładamy. Tak, na 4 godziny przed snem, ponieważ jak jest jeszcze jasno, no to melatonina nie zacznie się wydzielać, a jeżeli chcemy, żeby ten sen był najlepszy jakościowo, to na 4 godziny przed snem zakładamy te okulary. I jeszcze wrócę do pytania, do tematu w sumie podróży, ponieważ nosząc właśnie te okulary możemy znacznie zminimalizować jetlaga. I mam taką koleżankę, która ma swoje biuro podróży, Success Trip, i ona bardzo dużo lata między różnymi strefami czasowymi i mówi, że okulary robią niesamowitą robotę. Także polecam przetestować sobie. Kiedy lecimy do innej strefy czasowej, to zakładamy okulary wtedy, kiedy tam jest już wieczór. Nie? Mhm. Czyli wiesz, na przykład jak lecimy do Stanów i wiemy, że tam jest na przykład już 18-19, no to wtedy zakładamy okulary i dużo szybciej jesteśmy w stanie dopasować się z powrotem do strefy czasowej w Stanach. Ale ekstra. Jeszcze tak a propos, to słyszałam właśnie, że też dobrym trikiem jest dostosowanie swoich posiłków też do posiłków w miejscu, w którym lądujemy. Czyli właśnie, jeżeli wiemy, że gdzieś jest wieczór, to jedzmy ten posiłek, który nawet miałby być u nas śniadaniem, już jako ostatni posiłek, po to, żeby się przestawić na ten rytm jedzeniowy właśnie lokalny. Więc myślę, że te dwie rzeczy w połączeniu to stworzą po prostu kombo regeneracji i lepszego życia. Tak jest. Właśnie jest coś takiego jak time-restricted feeding, czyli dostosowanie posiłku do pory dnia. I białko okazuje się, że jest też super stymulatorem rytmu dobowego. Więc białkiem możemy też sterować właśnie nasz rytm dobowy. To jest też mega ciekawe, że tak jak powiedziałaś, możemy sobie tym żonglować i dostosowywać pory dnia. To ostatnie pytanie. Jak wygląda noszenie okularów i prowadzenie samochodu? Pomarańczowych nie polecam, bo one za dużo światła blokują i ta jazda może być delikatnie niebezpieczna wtedy, bo widoczność się zmniejsza. No i możemy usnąć za kółkiem, więc nie, tego nie, byśmy po nie prostu chcieli. Jedno wielkie nie, także powtórzmy, nie nosimy nie. Czerwonych okularów blokujących nie nosimy... światło prowadząc auto. Tak, i w instrukcji jest też to napisane, na stronie też jest to napisane, więc nie. Za to te okulary na dzień super się sprawdzą podczas prowadzenia samochodu. No bo one ucinają odpowiednią ilość światła niebieskiego, więc też jest to na duży, duży plus. Jeszcze najostatniejsze pytanie. Co jeżeli ktoś ma wadę wzroku? Właśnie, jesteśmy w stanie zrobić okulary korekcyjne, blokujące światło niebieskie. Ponieważ my jesteśmy jedynym producentem w Polsce takich okularów. I dzięki temu też poznacie Państwo, kto jest producentem, a kto jest importerem okularów z Chin. Ponieważ na Allegro można dużo takich tanich okularów znaleźć. Natomiast producent zawsze będzie oferował okulary korekcyjne z tego względu, że nie da się sprowadzić hurtem okularów korekcyjnych z Chin, bo każdy ma inną wadę wzroku. Okulary korekcyjne robi się na podstawie recepty od optyka. No więc u nas można takie okularki sobie zamówić. Słuchaj, to jeszcze jedno pytanie. Co jeżeli ktoś zupełnie nie jest w stanie widzieć siebie w żadnym modelu, który macie na stronie i chciałby inne?
Mamy też taką opcję, nazywa się Twoje oprawki, czyli jeżeli ktoś ma jakiś swój ulubiony model okularów i tylko w takim chce chodzić, może do nas wysłać ten model i my w nie wprawimy szkła EyeShield, więc jest też taka opcja. Ekstra. To ja zostawiam mój kod rabatowy w opisie, zresztą wszystkie linki i tak dalej, i tak dalej. Tobie, Sebastian, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Niesamowita ilość informacji. Mam nadzieję, że wszystkie osoby sceptyczne, które trochę słyszały o tym hakowaniu tego światła, to teraz wiedzą, że są na to badania naukowe i są ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie i rzeczywiście to działa, także też chętnie właśnie odeślę wszystkich do różnych badań, wykresów, czy też rekomendacji od ludzi, którzy korzystali z Waszych usług, bo tak jak mówię, ja od pierwszego założenia odczuwałam niesamowite efekty na plus, także no, moje gratulacje. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Dzięki wielkie. Czy testujemy jeszcze spektrometrem, czyli sprzętem do mierzenia słuchaj, światła? Jeżeli jeszcze są z nami słuchacze, to robimy teraz eksperyment. Powiedz tylko, na czym to polega. Dobra, to wyciągam sprzęt. Więc tak, mam spektrometr, czyli urządzenie, które służy do mierzenia światła. I pokażę, jakie światło emituje teraz komputer, przy którym siedzę, nagrywając tą rozmowę. I przetestujemy na przykład telefon. A na telefonie załączę filtr światła niebieskiego, bo dużo ludzi mówi, że no dobra, ale po co te okulary, jak są filtry? To zaraz też zobaczymy, jak to wygląda w kontekście filtru. Więc tak, to jest właśnie spektrometr. Jestem przy oknie, więc najpierw szczelę pomiar na zewnątrz, jak to wygląda. Zapraszam też wszystkich na właśnie na YouTube'a, gdzie jest wersja wideo, bo tutaj są eksperymenty na żywo. Okej, okay, więc to mamy światło ze słońca, nie? Mhm. Nie wiem, czy widać, ale spektrometr mierzy do 780 nanometrów, natomiast słońce daje światło aż do 3000, więc jest jeszcze szerokie pole podczerwieni. No i teraz tak, mierzę komputer, więc strzelę w komputer. Tak. Możesz od razu odczytać dla porównania. Okno zamknąć. Więc widzimy, że to światło nie wygląda naturalnie. Zupełnie, całkowicie się zmienił ten wykres. Całkowicie się zmienił wykres, tak. Jest tutaj taki, powiedzmy, pik czerwonego, przez to, że przy oknie siedzę teraz. Natomiast zazwyczaj to wygląda tak, że światło niebieskie jest po prostu mega wysoko. A tutaj, no i zauważmy, że nie ma w ogóle podczerwieni tutaj, nie? Nie ma w ogóle podczerwieni, więc ten stosunek światła niebieskiego do podczerwonego jest zakłócony. A zobaczmy, jak to teraz wygląda, kiedy przetestuję strzelę przez okulary. Wow! Więc światło niebieskie jest całkowicie ucięte. Ekstra. I efekt jest taki, dużo czerwonego i trochę podczerwonego, no. Rzeczywiście. Dokładnie. A teraz biorę telefon, załączę filtr światła niebieskiego. Znaczy ja tak wtrącając, to uważam, że nawet jeżeli to nam wyjdzie, że jest mniej skuteczne, to i tak bym ten filtr załączała. Tak, profilaktycznie. Tak, dokładnie. Więc pokażę... Momencik, o. Więc okay, jest filtr jest załączony światła niebieskiego. Strzelamy. Moment, muszę białe tło załączyć, ono będzie bardziej... O. Białe tło jest bardziej po prostu miarodajne i wiarygodne. Więc zobaczmy. Okej. Okay. Nie widzę, czy rzeczywiście dominuje światło pomarańczowe, ale tego niebieskiego jest bardzo, bardzo dużo. A widzimy, że no, filtr jest cały czas załączony, tak? Tak. A teraz strzelę przez okulary. O, ekstra. Nie te. Ale będzie też filtr załączony, czy bez filtra strzelasz przez okulary? Wiesz co, mogę strzelić w zasadzie bez filtra. Czyli teraz jest filtr wyłączony. Strzelę bez filtra najpierw.
Okej, okay, jest tragedia. Jest nawet gorzej niż przy komputerze. A teraz, w sumie teraz strzelę z filtrem. Więc jest filtr załączony, widzimy. Strzelam. Okej, okay, niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło. Wyłączam filtr i strzelam przez okulary. O. No elegancko, tyle powiem. Więc całkowita blokada światła niebieskiego. Znaczy powiem Ci, to jest trochę smutne, bo rzeczywiście ja dużo słyszałam dobrego o tych filtrach i myślałam, że one tutaj działają cuda. Niestety nie, ale zawsze to jest pierwszy krok. Także osoby, które nie mają okularów, niech załączą te filtry zarówno na komputerze, jak i na telefonie, ale no nie ulega wątpliwości, że no okulary to już jest wyższy level. Także podsumowując jeszcze raz wielkie dzięki, odsyłam wszystkich do Ciebie na iShield i dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego. Dziękuję również, cześć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam do Was ogromną prośbę, jeżeli słuchacie podcastu, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli wystawicie mu opinię, wesprzecie go w jakiś sposób, dlatego że trafia on wtedy do szerszego grona odbiorców i chyba o to chodzi, bo jeżeli coś nam się podoba, to staramy się to szerzyć. Także jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to tam możecie podcast po prostu zaobserwować, a jeśli jest to iTunes, aplikacja podcasty, to tam jest możliwość wystawienia podcastowi recenzji, napisania kilku słów opinii, ale też oceny w postaci gwiazdek. Także to naprawdę dużo dla mnie znaczy i tak jak powiedziałam, będzie mi super miło. Podcast jest też dostępny na YouTubie, także tam zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, do dzielenia się swoimi wrażeniami. To samo w przypadku mojego Instagrama. Na Karolina Sobańska Podcast zawsze pokazuje się post z okazji nowego odcinka, także komentujcie, mówcie co sądzicie, ale też koniecznie zostawiajcie mi rekomendacje kolejnych gości. Zapraszam Was przy okazji też na mojego oficjalnego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam zdecydowanie dzieje się najwięcej. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia za tydzień, cześć!